Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z Ryśkiem, chodź tu, Rysiu, chodź się pokaż, bo będzie trochę opowieści o Tobie. Słuchajcie, to jest mój kokosowy retriever, Floki, zwany Ryśkiem, którego szczęśliwie udało się 2,5 tygodnia temu przywieźć do Polski. I dzisiaj troszeczkę opowiem o Rysiu, ale będę też opowiadała o największych kotach świata, o tygrysach. Widzicie takie piękne, piękny obraz tygrysa, który przywiozłam, wydaje mi się, że z Kambodży, i troszeczkę o lwach. A dlaczego o nich pomyślałam? Pozwólcie, że zacznę od historii przywiezienia mojego nadwrażliwego kokosowego retrievera z Zanzibaru. Mianowicie Floki nie poddawał się żadnym lekarstwom, które są tradycyjnie stosowane przy przelotach samolotowych, i w pewnym momencie no, bałam się, że nie uda się po prostu Ryśka z wyspy zabrać. Zanzibar jest miejscem, o czym będę pisała w książce poświęconej wyspie, jest miejscem, gdzie nie szanuje się psów, gdzie psy są często kamieniowane, zabijane, gdzie no nie są dobrze traktowane, i to jak biali rezydenci, czy jak rezydenci w ogóle, niekoniecznie biali, ale jak rezydenci traktują zwierzęta jako członków swojej rodziny, nie jest normalnie przyjmowane przez ludność miejscową. No również dlatego, że po prostu nasi sąsiedzi żyją skromnie i muszą zapewnić sobie i rodzinie dobrobyt, i dopiero później się pewnie myśli gdzieś o zwierzętach. Także Floki, który od młodego był pieskiem no, nadwrażliwym, ja go nazywam jednak nadwrażliwym. Niektórzy nazywali Ryśka psem agresywnym. Wymagał szczególnej atencji. I w momencie, w którym podjęłam decyzję, że po 8 latach rezydentury, przeciągnęło się to do 9, głównie właśnie ze względu na przygotowanie zwierząt do podróży, podjęłam decyzję, że wracam do Polski, że będę dalej prowadzić wyprawy, ale że moją bazą będzie dom, Warszawa, Polska. No pojawił się problem, w jaki sposób rozładowywać emocje tego wampira, jak go nazywam, i w jaki sposób go przetransportować w ogóle do Europy. I przyrzekam Wam, że pomysły były wszelkiego rodzaju, za co jestem bardzo wdzięczna moim znajomym. Dlatego, że był pomysł taki, żebym leciała na żółtych papierach czarterem i Floki, żeby był moim psem opiekuńczym. No nie było to możliwe ze względu na to, jak Floki reaguje na większość ludzi. Pojawił się pomysł, żebym leciała czarterem do Frankfurtu i żeby stamtąd odbierali mnie przyjaciele. Czartery Kondora, które jako jedyne mogłyby przyjąć moje dwa psy i Simbę kota, odwołały się w związku z pandemią. Także ten pomysł upadł. W tak zwanym międzyczasie przyjechał na wyspę z Dar es Salaam trener, który dużo mi pomógł w opanowaniu emocji Flokiego, no ale jego ostatnim pomysłem było to, żeby zakładać Flokiemu i tresować go z obrożą elektryczną, na co się nie zgodziłam. Bardzo pomogli mi behawioryści, poczynając od Oli i jej czartów, przez Andrzeja Kłosińskiego, założyciela KOAP w Polsce, który przyleciał na 5 tygodni, zajmował się Flokim, zajmował się Roxy, zajmował się Simbą, kiedy ja mogłam przylecieć w ostatnie wakacje do Warszawy i po prostu trochę zaplanować, trochę ochłonąć. I Agnieszka z Tomkiem, to są behawiorystka i weterynarz najbliższe miejsca, w którym teraz mieszkam. Także mieliśmy niesamowite wsparcie od behawiorystów i bardzo jestem im za to wdzięczna. Ale przyszedł taki moment w grudniu, kiedy wiedziałam, że już nie działają żadne lekarstwa na Flokiego, że mimo, że mamy klatki, transportery,
że linie lotnicze potwierdzają to, że możemy lecieć, że po prostu to się nie zadzieje. I wtedy krzyknęłam w internety help, pomocy. Potrzebuję weterynarza, neurologa, potrzebuję kogoś, kto będzie mógł bardziej tego psa przygotować do podróży, ponieważ no nie jestem w stanie, nawet sama wczołgując się do klatki, nie jestem w stanie go namówić na to i oswoić z tym, że on będzie leciał w transporterze, w tym kontenerze. No i ludzie się okazali niesamowici. Jestem im za to bardzo wdzięczna. Przyleciały do mnie różne komplety leków. Wszyscy pomagali mi, no praktycznie charytatywnie, nikt nie chciał ode mnie pieniędzy. Jestem wdzięczna bardzo Ewie i doktor Kasi. Jestem bardzo wdzięczna Marcie i Ewa i Marta latają ze mną na safari. Marta tutaj w ogóle postawiła w Warszawie w nocy narady kilku lekarzy, także przyleciały kolejne lekarstwa, żele, które przywiozła Iwonka dzięki życzliwości i pomocy Rafała. Odbyły się próby. Próby oczywiście były wielkim sukcesem, a w dniu wylotu no nie da rady oszukać emocji, mimo że pierwszą istotą, która wzięła pierwszy proszek, byłam ja, żeby być spokojniejsza przy ładowaniu ryśków do transporterów, a właściwie tylko Flokiego, bo Roxy wskakiwała na polecenie. No i zaczęły się komplikacje. Także opowiem Wam przez 2 minuty o tym, jak wyglądały komplikacje i zaraz przechodzę do historii kotów. Mianowicie, ale te wszystkie komplikacje działy się po to, żebyśmy szczęśliwie dotarli tutaj, gdzie jesteśmy. Po pierwsze, Floki nie chciał wejść do klatki, więc dzięki Bogu przezornie miałam na stand-by'u weterynarza. I w ogóle nie chciał dać się potraktować tymi lekarstwami, a niektóre z nich trzeba wmasowywać w dziąsła zwierzaka po to, żeby on po prostu zaczął być przymulony i tracić też bezwład w nogach. Przyjechał weterynarz, trochę żeśmy go po prostu podespali, ale też pies nie może lecieć śpiący, dlatego że może sobie zrobić krzywdę po prostu w klatce w trakcie lotu, słysząc te wszystkie dźwięki, pracę silników. No i udało się wetrzeć to, co się udało wetrzeć, także udało się Flokiego załadować do klatki. Kiedy pojechałam na lotnisko i pojechałam z weterynarzem i na to byłam umówiona, no przy wjeździe do hali nowego lotniska, czy nowej hali przylotów na lotnisku na Zanzibarze, Floki to zrobił wszystko, żeby nie lecieć. To znaczy szczekał, to znaczy się denerwował, to znaczy no pokazał swój charakterek. Mimo leków niekoniecznie to zadziałało. Dzięki Bogu w tygodniu poprzedzającym tą podróż ja pojechałam zaprzyjaźnić się do Qatar Airways i oni wiedzieli, że mój rysio jest nadwrażliwy. W związku z tym pani, nie patrząc mi w oczy, pani, która przyjmuje generalnie ludzi i zwierzęta na pokład, powiedziała: Dorota, nie patrząc mi w oczy, mówi: Dorota, ja nie mogę go przyjąć, proszę cię, zabierz go na zewnątrz, daj mu jakiś zastrzyk, żebym mogła go przyjąć. I to był pierwszy cud, że ona w ogóle dała mi opcję. Wyjechaliśmy na zewnątrz, Floki był rozwścieczony, absolutnie nie było mowy, żeby otworzyć klatkę, którą zresztą pozamykałam tetrytkami, żeby nikt nie miał fantazji go wyprowadzać na międzylądowaniu w Doha i tam karmić i spacerki i tak dalej. Więc weterynarz stanął przed klatką, Floki się do niego prężył i szczekał, a ja po prostu ze strzykawką od tyłu transportera udało mi się przez szczebelki w tym ptałym plastiku włożyć tą strzykawkę i wbić mu igłę w tyłek, mówiąc krótko, i no troszeczkę go po prostu uspokoić tą substancją, która była w strzykawce. Zwierzęta zostały przyjęte na lot. I w tym momencie ja mówię: dobra, jedna sprawa się udała, siedzę w samolocie, jest godzina odlotu i absolutnie ten samolot nie rusza, słuchajcie. I ja mówię: nie, no to jest jakaś masakra, jeżeli się okaże, że nie możemy lecieć, no to znaczy, że po prostu ja już nie mam lekarstw na to, żeby jutro powtórzyć tą całą akcję.
A ponieważ lecę o pół roku później niż miałam, no to już naprawdę może jest mi pisane zostanie na tropikalnej wyspie, o której wszyscy marzą, żeby spędzać tam wakacje, a ja ją nazywam rajem. Ogłasza kapitan, ogłasza wiadomość i mówi tak. No właśnie mamy jeden silnik zastawiony takim dużym dźwigiem. Jest 12 w nocy, czy tam 11. Musimy znaleźć osobę, która potrafi przestawić ten dźwig. Jak znajdziemy, obudzimy i przywieziemy, no to wtedy polecimy. To jest standard na Zanzibarze, takie tego typu akcje. Kilka miesięcy wcześniej, tu się uśmiecham do Rafała. Rafał, pamiętasz, jak żeśmy spotkali się na lotnisku? Ja odbierałam gości w sierpniu, a ty byłeś z chłopakami z Itaki i była dokładnie taka sytuacja, gdzie ten dźwig rozwalił silnik.